Wiesz co, Marcin, znalazłem książkę, e, która bardzo mi się spodobała, nazywa się Will. E, I to jest biografia Willa Smith'a. Tak, jak wskazuje ilustracja okładkowa. Tak, to jest jego rysunek. I ale... will, czyli. No właśnie, to jest takie sprawienie, że coś się stanie, że, 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 że y, masz w sobie sprawczość. No bo to jest taki człowiek, który dąży za wszelką cenę do tego, aby zdobyć swoje. A właśnie nie. Właśnie dlatego mnie zachwyciła ta książka. Bo, bo też go tak traktowałem. To był facet, który najpierw zrobił karierę jako raper, ale potem się okazało, że ma niesamowity talent aktorski. Sprawność aktorską. Ale talent i także talent komiczny. Pamiętam, jak on w pierwszych serialach komediowych zaczął występować. To on był rzeczywiście, on ma wiz komika, czyli ten serial, siłę komiczną. Grał? Pamiętam nie pamiętam tytułu. Prince of Belair to się nazywało. Tak, czyli książę z Belair, czyli z tej z takiej fajnej, yy, yy, drogiej dzielnicy. Yy. No tak, tak. I on właśnie wtedy okazało się, że miał niesamowity, yy, niesamowitą siłę komiczną. No wiz komika, to on to prawda. Ale jest jedna rzecz, której ja mu nigdy nie wybaczy. To jest film, w którym on zagrał. To się nazywa Tysiąc lat po ziemi bodajże. I to, że on w nim zagrał, to on w nim zagrał. Natomiast to, czego ja mu wybaczyć nie mogę, to to, że on obsadził tam siłowo yy, w roli głównej swojego syna, który jest kompletnym drewnem aktorskim, jest absolutnie pozbawiony cienia, chociażby talentu, a grał w tym filmie główną rolę, dlatego że tatuś mu to załatwił. W związku z czym od momentu, kiedy ten film zobaczyłem, trochę zmieniłem zdanie na temat Willa Smitha, chociaż wcześniej go lubiłem. No on jeszcze ma żonę utalentowaną, Jadę. Jak utalentowaną? A no tak, Jada Smith to jest bardzo utalentowana No właśnie, osoba. bardzo. I te, też on jej pomagał w karierze. I był taki moment, kiedy on właśnie całą rodzinę wciągnął. Tym większy dramat, że to dziecko tak nieutalentowane z nich obojga wyrosło. E, ale właśnie jakbyś przeczytał tę książkę, to byś zrozumiał, że ten facet, to byś się przekonał, to byś się dał przekonać, że ten facet nie jest taki, jak o nim myślisz. Mm -hmm. To znaczy, yy, yy, spodobało mi się w nim to, że on się uczy, że życie go uczy różnych rzeczy i że on obserwuje to, co się dzieje, i że to, co o nim powiedziałeś, to on sam zrozumiał na swój temat. To dość późno chyba zrozumiał. No Nie jest jeszcze stary, pięćdziesiątkę no, ma w tej chwili. Yy, yy. I on zrozumiał, że po pierwsze yy, dążenie do zrobienia kariery za wszelką cenę i udowodnienia, bo to bardzo często się z kompleksów bierze, no, tak, no. udowodnienia na kolejnych polach, że się jest świetnym i że się zasługuje na czyjś podziw. To jest siła napędowa, ale nie na całe życie. No nie, no, to, ale taka konstatacja w sytuacji, kiedy już się tę wielką karierę zrobiła, jest. Nie, nie, nie A tak jest... jak bardzo bogaci ludzie zaczynają mówić o tym, że pieniądze nie mają znaczenia. No. Ale nie wiesz, do czego ja zmierzam w A ogóle. do czego zmierzasz? A zmierzam do tego, że. Potem stało się to, że on wciągnął do y, y, robienia kariery, czyli do swojego świata, całą swoją rodzinę. Jak Madonna na przykład. Tak, czyli to, co mu stawiasz za. Y, 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 jaki zarzut mu postawiłeś. Nie no, bo jak gdyby tego swojego syna obsadził w roli charakteryzatora, to pewnie byłoby super. No. I on zrozumiał, że to jest po pierwsze niedobre w ogóle. Mhm. Z, z punktu widzenia twojego jako widza, to nie jest dobre, bo on nie ma talentu, syn. Ale on zrozumiał jeszcze coś dla mnie przełomowego. No. Mianowicie on zrozumiał, że to dla jego bliskich nie jest dobre, że no. to dla jego syna nie jest dobre, że on im zrobił krzywdę, że on wciągając na siłę ich do swojego świata w gruncie rzeczy yy, unieszczęśliwił ich. Co więcej, zrozumiał, że on psuje y, swoją rodzinę. To znaczy. Rozmontowuje ją od środka, myśląc, że zrobi im dobrze, wciągając ich do swojego świata, tak naprawdę niszczy swoją drugą nogę, to znaczy niszczy tę rzeczywistość, do której mógłby uciekać ze swojej kariery. Po to, żeby się y, y, no, tam y, restaurować, wiesz, żeby nie w sensie jedzenia, tylko w sensie od, o takiego odnowy, od nowy, tak. No dobrze. To... I on zrozumiał, że rodzina jest właściwie ponad tym wszystkim i od zaczął odkręcać to. No ja rozumiem to, co mówisz, tylko to szalenie przedmiotowo to całą rodzinę ustawia, bo ta rodzina, przecież to też są ludzie, samodzielne jednostki, które mają swoją wolę i pragnienia i to nie jest tak, że Wilson mówi, to teraz będziesz stała tu, a teraz wyjdziesz tam. No, te nie. osoby czegoś też chcą no, i pragną. No, ale przecież wiesz, jak od... to działa. Ja wiem, ale popatrz, w przypadku znanych ludzi, którzy mają rodziny, najczęściej jest tak, że te osoby, tak jak Kylie Minok i Dani Minok no, te osoby z ich rodziny uważają, że one też mogłyby zrobić taką karierę. Tak. Im się też coś należy. I A poza tym mają te same geny w mają te same geny, tak. wobec tego właściwie czy, dlaczego ty, nie, nie. Ci, nie. I, I wiesz, i Kylie Minok dała szansę Dani Minogue. Dani Minogue nawet miała jeden wielki przebój, nawet nie pamiętam jak to się nazywało, ale rzeczywiście piosenka była chwytliwa. Ja czytałem recenzję, że Dani Minogue jest lepsza od Kylie no, no Minogue. No właśnie, ale co z tego, że jest lepsza? Nawet jeżeli jest lepsza, to znaczy, że czy, ale mimo wszystko brakuje jej jakiejś która by rozpaliła ten ogień, i która by wysłała kulę armatnią na orbitę. Nie można tak mówić, że Will Smith zdecydował, że teraz dzieci będą występowały w jego filmach, ale właściwie to teraz zdecydował, że nie, nie będą. Nie zdecydował, pozwolił na to, bo to wiesz, jak to jest. To jest taki wir. Talent człowieka i kariera człowieka bliskiego powoduje, że ci inni ludzie bardzo często dają się wkręcić w ten wir. Zaczynają bywać w tym samym środowisku, zaczynają mieć tych samych przyjaciół, zaczynają być świadkami no, zdobywania sławy no przez tak, tak, tak. swojego bliskiego i zaczynają mieć okazję, żeby w tym też uczestniczyć. I trzeba mieć bardzo wielką, silną wolę, żeby się temu oprzeć, żeby powiedzieć nie, nie chcę tego, albo to nie jest dla mnie, albo yy, on ma talent, a ja mam może talent, ale nie taki, więc nie będę tego próbował. No na tego, ale trudno jest sobie to uświadomić, że twój właśnie. talent jest mniejszy niż I, twojego bliskiego, który robi. I dlatego szanuję Willa Smitha, który to zrozumiał, i zaczął działać na rzecz uzdrowienia swojej rodziny. I zaczął też działać na rzecz... Y zrozumienia kim on jest tak naprawdę, czyli poskromienia tych swoich kompleksów. Wiesz, to był chłopak z, to jest chłopak z, no z Filadelfii, z takich e, 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 ulic, na których nie można było marzyć o, o, o wielkiej karierze. Ale on zrobił, zaczynając od hip-hopu, e, zrobił t, tę karierę mimo wszystko i musiał, on sam sobie uświadomił, że przez ileś lat w życiu on ciągle Udowadniał najpierw innym, a potem sobie, że zasługuje na to, że może to zrobić, że może jeszcze więcej. I wiesz, przed 50, jeśli się dojdzie do tego, że, że to właściwie nie ma znaczenia, i jeżeli się zacznie na, pracować nad sobą, żeby się oczyścić z tego, żeby uświadomić sobie, że nie musisz nikomu nic udowadniać, no żeby już mieć rady. Jak to to nie musisz, no. Ale już dalej nie musisz udowadniać. Dalej już nie musisz, no. Tak, oczywiście. Y Mnie się ta książka podoba. Jest tyle biografii ludzi sławnych i po śmierci pisanych przez innych. To zresztą też jest tam pisane przy współpracy, jak się nazywa ten autor? Mark Manson. Mark Manson. Nie ma co się śmiać, to jest dobry pisarz. Ale nazwisko też jest dobre. Też dobre. Więc yy, yy, wiesz, to jest taka książka, która pokazuje proces pracy nad sobą. I że nawet człowiek, który wydawałoby się jest no, na, na szczycie kariery, też musi pracować nad sobą, po to, żeby jego życie nie okazało się po prostu tylko spisem y, nagród i spisem y, miejsc na listach przybojów, co per saldo nie ma żadnego znaczenia. Książka gruba, ładnie wydana, ładna na prezent, nawet jest miejsce na notatki, notatki czegoś takiego, co y, to to rzadko się spotyka w książkach. Tak, a jest co wynotowywać, na przykład Złote Myśli, Zygmunt Kałużyński. Po przeczytaniu każdej książki, wynotowywał sobie różne cytaty. Tak, wykorzystywał je potem. To bardzo ja I potem to wykorzystywał przez całe życie. to do niego, nie mam takich zeszytów jak on z tymi e, zapiskami, ale mam e, katalogi w iPhonie i w e, iPadzie. Gdzie też sobie wypisły. Tak, A wiesz, ty sobie jesteś różnie. pisarzem, więc pisarze, zdaje się, wszyscy pisarze to mają, że mają notatniki i notują swoje myśli, notują jakieś wypowiedzi, no jakieś słowa. Słowa i zdania, taki po jakieś, które przychodzą, albo podsłuchane fragmenty rozmów, to jest, to jest największa kopalnia, no to jest kopalnia złota dla pisarza, podsłuchiwanie rozmów, chociażby w smażalni ryb nad morzem latem. Tak, w Ukęcinie. Tak. Ale ja się bardzo cieszę, że jesteś taki rozkręcony i, i nie, taki... ja jestem skręcony dzisiaj. Nie, jesteś rozkręcony i taki, wiesz, atakujący, proszę bardzo, mam temat dla ciebie dzisiaj wydawałoby się bardzo łatwy, a wcale nie musi się okazać bardzo łatwy. Temat brzmi Kalina Jędrusik. Ponieważ ja już tutaj się w, na, wypowiadałem na YouTubie w ramach wideo recenzji. O filmie Bo we mnie jest seks, w którym Kalina Jędrusik ja się gra Maria Delmo. Od razu zaznaczam. Może nie być o Kalinie, ale nie w ogóle o filmie. Nie chcę rozmawiać o, kinie, o filmie, bo o filmie już powiedziałem, co myślę. Natomiast przy okazji tego filmu rozmawiałem z różnymi ludźmi. O filmie i o Kalinie Jędrusik. Z, z, z bardzo różnymi ludźmi e, w różnym wieku. I mhm. okazało się, że jest bardzo wyraźna różnica pomiędzy tym, jak Kalinę odbierają ludzie, powiedzmy, w moim wieku, a jak odbierają ją dwudziestoparolatkowie, trzydziestolatkowie. Ludzie w moim wieku pamiętają Kalinę i. I, I są cały czas pod wrażeniem jej promieniowania, takiego nie, niezwykłości no kaliny. Ludzie w, w moim wieku, myślę, większość większości ty, pamiętają kalinę. No bo i... ty jesteś w środku pomiędzy mną a tymi 20-latkami. Tak. Ale, yy, ale ci młodzi mówią, że im się podoba sam pomysł, że była jakaś kobieta, którą się wszyscy zachwycali, ale że ona była inna niż wszyscy. Zachwycali, jak zachwycali, różnie no, Interesowali, no. tak, albo zachwycali, albo nienawidzili. Ale yy, i że ona tak naprawdę, można by spojrzeć na nią przy, dzisiejszymi oczami, czyli że ona być może wyprzedzała swoje czasy, być może ona była feministką, która się sprzeciwiała po prostu patriarchatowi i wiesz, dominacji mężczyzn w życiu. wiesz no skąd? No właśnie, i tak sobie pomyślałem, że ja z tobą muszę na ten temat porozmawiać, bo właśnie po pierwsze jesteś w środku pomiędzy tymi generacjami, po drugie, jeszcze mogłeś jakimś, jakąś resztką, znaczy jakimś początkiem swojego istnienia coś złapać z prawdziwej kaliny Jędrusik. No na pewno oglądałeś filmy i słuchałeś piosenek wiem, bo razem słuchaliśmy je wielokrotnie. I oglądaliśmy kawaler Starszych Panów, i tak dalej. I wiem, kim jest dla ciebie karina Ja nawet widziałem w teatrze? Gdzie ją widziałeś w teatrze? W kobrze, w szalu chociaż. A, Raczej w teatrze telewizji. W teatrze te... no, to, ale to, to jednak był spektakl. Teatr, 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 no dobra, ale teatr telewizji to nie jest teatr. Ten spektakl teatr teatr w... zamroził Polskę przez trzy kolejne czwartki. Przed tą kobrą gromadziła się cała Polska. Ludzie w ogóle nie wychodzili na ulicę, czekali co będzie dalej. I po pierwszym odcinku telewizja była zasypana listami, w których były błagania. Prośby, groźby i szantaże różnego rodzaju, żeby nareszcie powiedzieli już teraz, kto, kto zamordował w tym, w, tym, w, tym, w tym teatrze telewizji. Bo jeszcze były dwa odcinki do No ale powód, że ja chciałem z tobą porozmawiać o Kali, nie jest jeszcze taki. Napisałeś sztukę teatralną. Tak. Pod tytułem Kallas, która nie jest o Marii Kallas, tylko jest o Kalinie Jędrusik i o Violetcie Villas. Tak. I po pierwsze, no po pierwsze skąd wiedziałeś, jaka była Kalina, skoro napisałeś o niej sztukę? Mhm. I czy byłeś bliższy tym, którzy chcą, żeby, żeby jakby utrwalić w sztuce. Tamtą kalinę prawdziwą, czy tym, którzy mówią, ach, to wszystko jedno, ważne, żeby sobie coś fajnego pomyśleć na temat kaliny i żeby było miło i rozrywkowo, a po drugie, skąd ci przyszło do głowy, żeby połączyć kalinę Jędrusik z violetą Willas, nawet tak bardzo połączyć, żeby zrobić z nich jeden wyraz Kalas? jejku, po pierwsze to jest tak, że utrwalać kaliny nie ma po co, dlatego że kalina utrwaliła się sama. Kalina jest utrwalona i to wszystko, co ona zostawiła, to jest cała ona. i tu niczego więcej nie dopowiemy. E, bo ja myślę, że ona sama nie chciałaby więcej dopowiadać. A skąd wiesz, co ona no, by chciała? No bo słuchałem wywiadów z nią, nawet tego słynnego ostatniego wywiadu, który udzieliła dosłownie na chwilę przed śmiercią, e, który był taki rozdzielający, bo ona była tak pełna nadziei i takich pomysłów różnych na siebie nowych. No już była dość starą osobą. Nie, nie bardzo była starą. Była dość starą. Nam, dość starą. Mówię, ona nie miała bardzo lat. starą. 65-6 wtedy miała lat? Ale skąd? A ile? Mniej miała, moim zdaniem. Kiedy zmarła? No to sprawdźmy, kiedy zmarła. No sprawdźmy. No. No, jak masz, jak odwróciłeś komputer, to jak mam sprawdzić? No, widzisz, teraz? Nie mam, ja mam tutaj telefon. No. To was, Sprawdzamy, kiedy zmarła karina Jędrusik. Robimy w, w rozmowie Jędrusik i nie wiemy, kiedy nie Karina Jędrusik zmarła. Lata 70. Nie, nie 80. No, no, oczywiście. 80, bo ja jeszcze ją widziałem, byłem z nią na kolacji nie, na niedługo przed jej śmiercią i Gdzie byłem zszokowany tym, jaka była Kalina. Kalina była wtedy bardzo bogobojna. Kalina zmarła w 1991 roku. No ile miała lat? E, urodziła się w 30, w związku z czym miała 61 lat. No właśnie, 60, no 60 lat. Ja myślałam, że miała 65. No. Miała 61 lat. No to nie była Ale starsza. Robiła wrażenie, osoby dużo starszej była niż. Była bardzo gruba. Skazywał. I bardzo religijna była i bardzo chora na serce i na astmę. Przede wszystkim była chora na astmę i to ją najbardziej e, wykańczało, a m, sama... Nie że... to ją wykańczało, że była Pozwól chora na mi dokończyć. No ale... Wykańczała ją ta astma dlatego, że Kalina wiedziała, że nie że powinna o siebie dbać, natomiast u, u, była uzależniona od kotów i od pomagania kotom. No i to był prawdę. I tych kotów miała mnóstwo i ciągle przygarniała nowe. Pomimo tego, że obecność tych kotów wywoływała kolejne, coraz silniejsze ataki astmy, ona nie potrafiła tych kotów się pozbyć. I, i, i w pewnym sensie no, zaplątała się podobnie, jak Violetta Villa na pewnym etapie swojego życia. I to był jeden z takich Punktów stycznych między tymi dwoma postaciami. Kalina poświęciła swoje życie kotom, a e, e, dla kotów właściwie, na dobrą sprawę, do tego się to sprowadziło, a z kolei Violetta opiekowała się psami i różnego rodzaju zwierzętami, które trzymała na swojej e, I też swoje była bogobojna bardzo. Tak, ale ta bogobojność przyszła w pewnym momencie i to jest jakby oddzielna rzecz. No, u Kaliny to przyszła dużo później niż u Violetty, bo Kalina wręcz y, przeszła na katolicyzm dopiero po śmierci Stanisława Gata. Tak, tego nie wiedziałem. No. A wcześniej była jakiego wyznania? A nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle była wyznania. Na pewno musiała być. E, to też trzeba byłoby sprawdzić. Ona była córką tak. senatora sanacyjnego, tak. przedwojennego, z takiej bardzo dobrej e, e, rodziny, świetnie wykształcona, z takim poczuciem przynależności do elity. Ona zawsze miała to poczucie. Tylko jeżeli sobie teraz wyobraź, że są lata 50. socrealizm w Polsce. I ona wchodzi w wiek dorosły wtedy z tą całą swoją bujnością i urodą, i zarazem z tym takim wewnętrznym poczuciem. Godności inteligenckiej z tym takim świetnym wykształceniem, z, z takim nieskrępowaniem myśli. Ale to właśnie z tego wynikało to nieskrępowanie Oczywiście, myśli, ale to ona była po prostu tak znienawidzona przez komunistów. Na początku tak nie było. Kiedy ona była młodą dziewczyną i, i, i kończyła szkołę aktorską, i, i, i myślała o swojej karierze, ona pewnie w ogóle sobie nie wyobrażała, że taką ani inną pozycję zajmie w życiu. No to jest hmm. drabsza. przyszedł i przewrócił. No i to drabsza. Nie nagrywałem od początku. Nie mam powiedział, oczywiście. A ta kulka, co to jest? Aha, to jest od tego. runęła y, kamera, ponieważ przewrócił ją Dropsio. Dropsio przewrócił lampę, która przewróciła <noise> kamerę i wszystko spadło na nas, tak. No tak, ale ustawiliśmy na nowo i mamy nadzieję, że wszystko działa. A pamiętasz, gdzie y, przerwało tak, się... Tak, mówiliśmy o Kalinie Jędrusik i o tym, że na początku swojego, swojej drogi zawodowej e, ona w ogóle była inną osobą. Ona była młodą dziewczyną y, z kucykiem, która myślała o, o, o rolach, myślała trochę o śpiewaniu, ale bardziej operowym niż, yy, niż tym, co robiła później. I tak naprawdę, gdyby nie Dygat i jej związek z Dygatem, pewnie Kalina byłaby zupełnie kimś innym. Czyli trochę e, tak jak Jada z Willem Smithem. Wątpię. E, raczej e, tak, tak, troszeczkę to jest taki Pygmalion, bo, bo Dygat stworzył Kalinę i on w pewnym momencie ją bardzo tak wręcz Siłowo naginał do swojej wizji, on uważał, był pisarzem. tak, no ale to przede wszystkim był taki człowiek o bardzo silnej, wyrazistej osobowości, intelektualista, wybitny. Jego związek w ogóle z Kaliną był, był, był sam w sobie taki szokujący i oczywiście tutaj było podstawowe skojarzenie Dygata takie, że on jest Millerem, a Jędrusik jest Merlin Monroe. I on w tę, te, w jakby foremkę Merlin Monroe, Kalinę bardzo długo kolanem wpychał. I nawet pamiętam, był taki bardzo głośna plotka, która, którą zresztą podejrzewam, że sam Dygat puścił, że Dygat kupuje na aukcji w Ameryce sweter Merlin Monroe. Taki słynny sweter, w którym ona miała sesję robione, zdjęciowe. I że ten sweter właśnie będzie miała Kalina Jędrusik i w tym swetrze będzie. I e, on zresztą też nakłaniał kalinę skutecznie, żeby Kalina nagrała piosenki Merlin Monroe. I ona te piosenki nagrała. One zostały zarejestrowane. Zresztą zaśpiewała się bardzo dobrze. No, była wykształcona wokalistką przy okazji, oprócz tego, że była aktorką. To szkole ale, teatralnej. Tak. Ale czy ten pomysł podobał się też Kalinie? Do końca nie wiem. I e, tego nikt nie wie, bo ona na ten temat się nie wypowiadała. Ona była bardzo mocno pod wpływem dygata. I ona bardzo, bardzo mocno podążała ale tą ścieżką. W tej chwili to tak, tak ją tak wszystko odwrotnie przedstawiłeś, bo my mamy cały czas świadomość, że Kalina była silną osobowością, była. a ty tymczasem ją przedstawiłeś jako efekt działania Pygmaliona. Tak, czyli taką Eliza Doolittle. Kalina Doolittle. nie była pstryknięciem, nie żyła 3 sekundy. Cały, całą młodość i całe życie ona do tego punktu, do którego dotarła, no docierała. Tu bardzo ważna była rola Dygata, szczególnie na początku, no ale później e, Kalina już jakby sama siebie gdzieś modelowała. I mm, to, co Kalina miała, co, było, co, co byłoby w dzisiejszych czasach na wagę złota, e, to była celebryckość. Bo to innego słowa się nie da użyć w tym momencie. E, w, 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 w odniesieniu do, tego, do tej jej cechy. To znaczy, Kalina miała coś takiego, że by nie wiem co, wszyscy się nią interesowali. I ona dzisiaj, gdyby żyła, prawdopodobnie nie zagrałaby takich ról, jakie mogła zagrać wtedy, bo nie miałaby na to czasu. Ale ona wtedy mało co grała, bo ciągle Ale jej ona ktoś utrudniał. A w teatrze grała Ale w teatrze też. No grała wspaniale, na przykład w operze za trzy grosze Ber Bertolda Brechta, to zagrała tak fenomenalnie, że wszyscy biegli do teatru współczesnego na Kalinę zobaczyć w operze za trzy grosze. Ale y, potem nie miała już wielu wybitnych ról w teatrze. Miała, no dobrze, w teatrze może nie miała wielu wybitnych ról, Rzeczywiście, szczególnie kiedy już zdrowie jej zaczęło trochę szwankować. Ale, ale ona stworzyła wybitne role w kinie, choć jest tylko jeden film, w którym zagrała główną rolę. I to jest, to jest najbardziej niesamowite. Ona zagrała główną rolę tylko w jednym filmie, a w innych zawsze pojawiała się w epizodach bądź w drugim planie. I pomimo tego, że ona była tylko w ja epizodach mówię, że w drugim swoje... planie, była zawsze przykuwająca uwagę. Jedyny film, w którym ona zagrała główną rolę, to było Lekarstwo na miłość. Ale to jest nieprawda. Dlaczego? Dlatego, że potem był role. jeszcze serial niemiecki, Hotel Polanów. Tam grała głównej roli. No, Hotel było... Polanów to był serial, w którym ona grała matkę rodu. Była jedną z głównych postaci, ale nie była na pierwszym miejscu. Ona już wtedy była dosyć wiekowa, bo to, było, to były lata 80. No była już właśnie taka gruba. Rzeczywiście wyglądała jak taka typowa żydowska mama i matka. I ona w tym serialu grała ważną rolę, ale nie pierwszoplanową. No, grała jedną z głównych ról, tak. i wszyscy dla niej pamięta, zapamiętali ten sobie... Tak, ale myślę, że w Niemczech wiesz, jej by nie zatrudnili, gdyby nie byli zachwyceni jej aktorstwem Na pewno. Więc te, tak tego nie umniejszajmy. No ale dobrze, w, wróćmy do y, y, Kaliny, bo tak strasznie zam, zamieszałeś teraz. Ja nie, bo mi że... przerywasz. Ja dążyłem bardzo wyraźnie. Do... No to dodąż. Do, do gdyby Kalina, ta celebryckość Kaliny. To było coś takiego, że ludzie się nią interesowali, a obojętnie co by nie zrobiła. Na jej temat krążyły niestworzone legendy, straszne plotki, które jak na tamten czas były po prostu wręcz skandaliczne. E, dotyczące jej sekscesów różnego rodzaju. I Kalina te plotki, plotki, no były też, bo opowieści, bo, bo, bo bo, bo które były przekazywane z ust do ust szeptem gdzieś w maglu, no były po prostu no, na, na, na miarę niemalże opowieści o Richardzie hmm. Girze no i jego pomysłach erotycznych. Żyła w trójkącie? Ona żyła w niejednym trójkącie. No to Proszę bardzo, te plotek tu nie trzeba. No, no, ale były plotki, by, by, wystarczy rzeczywistość. Były plotki na temat jej e, e, upodobań seksualnych, rozwój. Ro, Roz, roz, Rozpropagowywane. Znamy różne osoby ze środowiska artystycznego i dobrze wiesz, że nie wiem, jakie, żeby plotki o nich były, to my, znając rzeczywistość, wiemy, że rzeczywistość jest ciekawsza od plotek. Tak, ale najczęściej no. też dużo bardziej prozaiczna niż te plotki e, przedstawiają. Zależy, kogo to dotyczy. Zależy, tak. W każdym razie, e, Kalina miała tę cechę. Gdyby ona dzi 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 dzisiaj żyła no myślę, że, że nie schodziłaby z, z pierwszych stron gazet, tabloidów i wszystkich portali plotkarskich. To prawda. Czy by chciała, czy by nie chciała. I ona w pewnym momencie, bo tak nie było na początku, ona w pewnym momencie zaczęła ogrywać tę te, te swoją cechę. To, że ona wywoływała takie tak skrajne emocje, ona swoją zmysłowość i seksapil, który miała zawsze, zaczęła wyolbrzymiać do takiego kerkaturalnego wręcz stopnia, że to już właściwie nie był zmysła lubieżność, ona, ona była, zaczęła być lubieżna wręcz. No i teraz na tym lubieżnie wyeksponowanym wielkim biuście się krzyż. Tak. w Polskiej rzeczpospolitej tak. Ludowej, kraju komunistycznym. Ta, no tak, to był jeden z tych elementów, który, który wywoływał skandal w tamtym tak. czasie. I tak. wtedy jedni mówili, jak ona śmie, ta lubieżna, ta, 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 ta wstrętna, yy, yy, nieszanująca ideałów rodziny, ideałów yy, yy, chrześcijaństwa <laughs> i w ogóle katolicyzmu. No. I ona kompromituje właśnie ten krzyż. To, je, to jest świętokradztwo no właściwie, tak, ale ten krzyż na jej biuźce. To samo robiła potem Madonna, to jest, to jest pewne podejście takie bardzo no, ja, kreatywne tak do Pięknie brzmi, że po Kalinie Madonna robiła no, to bo samo. Przede wszystkim Madonna tego nie wymyśliła, nie? to już wcześniej zrobiła Kalina. A skąd ci przyszło do głowy w tej sztuce połączyć Kalinę Jędrusik z Violettą Willas? Hmm, dlatego, że one... No psy psami, koty kotami, no, jest ale jeden. To jest jeden drobiazg. Kiedy ja zacząłem o tym myśleć, bo w ogóle, no, geneza sztuki polega, skąd się w ogóle wzięła ta sztuka. Znam dwie wspaniałe aktorki, Ewę Kasprzyk i Joannę Kurowską, i obie mniej więcej w tym samym czasie zaczęły mówić na temat tego, że, mo że może byłoby fajnie, gdybym coś dla nich napisał. Ja się z tego bardzo ucieszyłem, ponieważ te propozycje i pomysły w tym samym czasie przyszły. To doszedłem do wniosku, że, że, że może byłoby ciekawie, gdyby je połączyć. W ogóle wydawało mi się to niesłychanie atrakcyjnym połączeniem. Joanna Kuroska i Ewa Kasprzyk w jednej sztuce. E, no to po prostu dwa ognie. I, e, i, 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 i to był ten taki, ta iskra, która, która, która rozpoczęła całą reakcję łańcuchową, chemiczną w moim mózgu. I później przypadkiem zupełnie, a jeszcze wcześniej Ewa bardzo często mówiła, że chciałaby zagrać Violette Villa. zresztą w Bellissimie, w której grała, to, to ta jej postać była taka trochę w, w kierunku Violette Villa. I za którą dostała nagrodę tak, w festiwalu. Tak, wspaniała rola Ewy. I, e, I ponieważ Ewa mówiła o tej e, Villas, że ona by chciała zagrać Villas, Joanna Kurowska z kolei, słyszałem jak śpiewała piosenkę e, Jędrusik, robiła to rewelacyjnie, z kim tak ci będzie źle jak ze mną, bodajże, to była piosenka. To ja nagle pomyślałem, że może by zrobić sztukę o Willas i Okalinie. No, pierwsze zestawienie ich to było tak, jakby się wzięło jedną monetę i popatrzyło na, aver, na, na rewers i na e, awers. awers, tak, na Orła i na, na Reszkę. Bo one obie miały bardzo silną emanację. Na pewnym poziomie identyczną, jeżeli chodzi o takie prowokowanie seksapilem. Tylko jedna robiła to świadomie, druga nieświadomie. Nie jestem pewien, czy nieświadomie. Bo Villas, Willa, mam wrażenie, to tak bardziej instynktownie I ja robiła. ja myślę, że Tam... ona tego została nauczana w Stanach. To, to na pewno tak. I, i, tak i ją bo ona była nauczyli... skromną dziewczyną tak, w Polsce. ją przed tego jezdem, nauczyli tak. w Ameryce, a Kaidna się sama tego nauczyła, no ale właśnie. właśnie z tej Marilyn Monroe, jakby czerpiąc i, i, i na niej się wzorując. A zresztą też na Violetta tak Violetta zresztą nagrywała też piosenki Marilyn Monroe i też yy, robiła to rewelacyjnie. My heart belongs tak. to my day. No więc tak sobie pomyślałem, że tak, jedna i druga z tymi takimi absurdalnie długimi czarnymi rzęsami, z tym bardzo mocnym makijażem z wydatnymi biustami, takie jedna i druga bardzo zmysłowa i bardzo seksowna w zupełnie innych sferach się obracające. A wiesz one się bardzo blisko e, otarły o siebie? No one wielokrotnie się ocierały bardzo w, blisko. W Ziemi Obiecanej no przecież oczywiście. Andrzej Wajda wymyślił sobie, że zagra Violetta Villas. Miała grać tę rolę Violetta Villas. Ona w... odmówiła. Nie, ona odmówiła ona, ona się najpierw zgodziła, tak. ale zdała warunek, że ona wystąpi w filmie pod warunkiem, że we własnych sukniach. Tak, ale to że był pretekst. Be... Ona przeczytała później scenariusz, i tam były sceny, na które ona jednak no, by się nie zdecydowała. Violeta Wila był... przede wszystkim była znacznie bardziej inteligentną osobą niż się uważa na jej temat. Ona nie była wykształconą osobą, nie była erudytką, natomiast ona była bardzo inteligentna. I ona, i e, niezłomna taka. To była prawdziwa żołnierka niezłomna. I, e, i ona sobie uświadomiła, myślę, to, to jest tylko mój, mój, mój dowód że ona po prostu nie sprosta tej roli mm -hmm. i to, że ona potem wymyśliła sobie pretekst, że ona by chciała we własnych kostiumach, a Wajda się nie zgodził to myślę, że to po prostu był pretekst, żeby ona się mogła wycofać z tej, tak. z tej umowy. Ale to było bardzo dobre dla Ziemi Obiecanej, bo nie wiemy na tego. To, no wiemy, bo na to miejsce właśnie została zaangażowana Kalina Jędrusik, tak. która zagrała fenomenalnie, Zginęła to genialną była rolę. genialna jedna była. z najlepszych jej ról, ale nie wiemy, co by zrobiła wieleta Wille. Nie wiemy, no ale nie była aktorką. Nie była aktorką, no dobrze, I nie była aktorką, ale w, w rękach Andrzeja Wajdy. on myślę, A ty wycisnął wiesz, jak z nawet z nieprawda. To... to nie wiesz, jak Wajda reżyserował. No ja więc nie wyciskał z ludzi. On tylko mu, stwarzał im warunki. No. I potem się przyglądał, jak oni ja sobie dają radę warunki i, i, i mówił, to weźmiemy. Ale on im nie mówią, jak mają grać. No tak. Nie no tak, chyba powinien to robić prawdziwy reżyser, nie? No są różne metody są reżyserskie. Różne metody, tak. W każdym razie ta była. Y, y, metoda Andrzeja Wajdy była wyjątkowa. On miał genialny instynkt, jeśli idzie właśnie o casting, o dobieranie ludzi, ale też potem miał no, unikalną metodę wyciągania z nich, działa jak psychoanalityk mm -hmm. zupełnie. Różnych rzeczy skrywanych, a, albo i nieskrywanych, ale w każdym razie, po, które drzemały w potencjale tej osoby, i po prostu pozwalał im, taki, był takim inkubatorem, pozwalał, żeby to y, wiesz, odżyło, roz, rozrosło, roz, się, rozrosło tak. się, tak, i potem mówił: Bierzemy. Tak, ale ja jestem bardzo ciekaw, no szkoda wielka, że nie, że nie pojawiła, chociażby alternatywna wersja z Violetą Willows, bo myślę, że to byłby hit, Violetta Willows zagrała Chyba w dwóch filmach tylko. Na pewno zagrała w Dzięciole. E, Jerzego Gruzy. Jerzego Gruzy i tam miała nawet taką dość rozbudowaną rolę, ale ona była potraktowana tak jak makatka trochę, ozdobnie. No, biegała po, po trawie. Śpiewała. Biegała po trawie, no, dośpiewała oczy czarne. Czy ciorny je. Tak. <laughs> no. To właściwie była taka dekoracja trochę, ale w Dzięciole zagrała też Kalina Jędrusik i one się obie spotkały na planie tego filmu i kiedy ja zacząłem myśleć o tej sztuce łączącej Willas i Jędrusik i nagle się zorientowałem, że one się wiele razy ocierały o siebie i wiele razy miały różne takie właśnie wspólne przypadkowe spotkania. A już pomijam to, że oczywiście wielokrotnie występowały na tych samych imprezach, no bo w czasach komuny, no te takie gigantyczne imprezy, w których brały udział całe plejady gwiazd, aktorów, były na porządku dziennym. Z wizytą A, u was, takie transmisje w telewizji. Tak, ale to że jesień wita nas, no to, to, to były takie z widowiska robione regularnie. Widowiska z okazji rocznicy rewolucji października. Ja nie wiem czy w tych by one brały udział, Wszyscy ale na przykład, udział. no to prawda, bo na przykład kiedy był jubileusz Ormo, no to występowała cała plejada polskich gwiazd z Zdzisławą Sośnicką na czele i no, Filipinkami, Filipinkami Sośnicki. mówię przy okazji też, czyli moja mama też brała udział w takich przedsięwzięciach, no bo takie były realia wtedy. No. Ale była też Halina Konicka wtedy. I no, Renarowska. Ale co to za pociecha? Przestań tu rzucać nazwisko. No nie, no bo tak się rzuciłeś, że ja te dziś oczerniam. No. no tak, bo nie miałeś nic lepszego, ale wiesz. No przykładu. Się bardzo dużą gwiazdą. No, no oczywiście. No, dobrze. Jedną z największych. E e Potem okazało się, że one obie, czyli Violetta Villas i Kalina Jędrusik razem były na turne w Stanach Zjednoczonych i zjechały całą północ zresztą na zaproszenie wojewódki, bo to taki był ten impresario, który organizował wyprawę. on podobno właśnie wymyślił, że one razem przyjechały. Tego tak, nie wiem. A ja tak czytałem, Acha, że to, to ja było wymyślone jako ich wspólny, e, wspólne koncerty. No, tam było dużo, to była taka składankowa grupa cała i tam było kilkoro uczestników tego, e, e, w tym show, powiedzmy, że tak. No. No i to właśnie znalazło się między innymi w Twojej sztuce. Ta tak, to jest ta cały scena. Jed, jeden, yy, jedna scena, to jest ta ich amerykańska yy, wyprawa, um, także tych, Ciekawe tych jest, zależności jak one naprawdę mnóstwo. gadały, czy one się mogły dogadać? Ja myślę, że tak. Violetta Villas była zupełnie inna w rozmowach niż w wywiadach. Ja z nią rozmawiałem, ja bo też. Przy... Violetta Villas? Tak, przez telefon zadzwoniła do mnie przypadkowo, bo szukała do mojego ojca, tak. A. To do ojca zadzwoniła. No ale jest to, rozmawiała ze mną, ja byłem w ciężkim szoku, to było dawno. I już. co mówiła? No, że nie ma telefonu do mojego taty, który wtedy przez pewien czas był takim jej menadżerem, powiedzmy. Organizował jej trasy koncertowe, co się skończyło potężną awanturą zresztą. Ehm, szukała kontaktu do ojca, bo zgubiła jego numer i nie wiem, jakimś cudem miała telefon do mnie. Ja, no, ja naprawdę to, to nie miałem. no przez chwilę rozmawialiśmy na temat ojca i w ogóle tak ten... Trochę tak. pytałeś A... o Kalinę Jędrusik wtedy? Nie, o Kalinę nie, nie pytałem, to było dawno, ale też z Wiolettą. Moja mama po Ameryce jeździła, bo Filipinki były w turnera razem z Wolettą Villa tak. w 65 bodajże roku, także sporo czasu spędziła. I mama, i wszystkie Filipinki mówiły o Violetcie bardzo dobrze. To był to jeszcze ten taki ten pierwszy okres jej, kiedy ona już wiadomo było, że wyjedzie do Stanów, ale wciąż jeszcze była e, taką dość skromną osobą. I ona śpiewała bardzo fajne rzeczy jazzowe, właśnie. Tak, właściwie. No ja, ona, bo ona muzykalnie była fenomenalna. One zapamiętały, że ona tak śpiewała niesamowicie Ave Maria na, na tych koncertach, że to naprawdę podrywało całą tą publiczność, głównie polonijną. Tam był szał wtedy, naprawdę. Na, na tych, na, zresztą tych koncertów ostatecznie było dużo więcej niż było zakontraktowane, one jeździły tam cały czas. Ale Violetta, wtedy, kiedy była z nimi już w tych Stanach, to ona a, bardzo dużo czasu poświęcała na takie zorientowanie się, jak ta Ameryka wygląda, bo już wiedziała, że tam wyjedzie na kontrakt. E, poznawała ludzi, mało czasu spędzały poza e, garderobą e, ze sobą, mm. bo ona cały czas była zajęta. Ale one dobrze bardzo o niej mówiły. Zresztą te zdjęcia, które z, m, zostały z tego tournée, no, pokazują taką inną Violettę, naturalną bardziej. E, bardzo miała ładne kostiumy też, takie zupełnie nieprzesadzone i skromne. E, no to... Ty, to też takie moje rodzinne kontakty z Violettą. Ale ja ją znałem naprawdę, to znaczy tak osobiście, mm -hmm. bo chodziłem do niej do garderoby w Teatrze Syrena, kiedy ona tam występowała i no zacząłem właśnie swoją działalność dziennikarską od artykułu pod tytułem Violetta o jej koncercie w Teatrze Letnim w Sopocie i to był artykuł opublikowany w tygodniku Literatura i ja tam no, w jej obronie wystąpiłem, bo Wioleta była obiektem strasznych napaści, inteligencja jej nie lubiła, to uważała, że jest prostaczką. Mniej więcej tak mówiło się o Wiolecie jak teraz o Disco Polo. Mm -hmm. Wiesz, że jest no, ja prostackie, wiem. że to, to, to wulgarna, że, że no dobrze, ona ma wspaniały głos, ale poza tym id idiotka tak. W ogóle, no. i tak dalej. No a ja stanąłem w jej obronie i udowadniałem, że, że to nie jest tak, jak, jak się o niej mówi. Ona do mnie zadzwoniła wtedy. Pytał do, do redakcji, tam dali telefon i zadzwoniła, ale naprawdę do mnie zadzwoniła i za, nie zadzwoniła z podziękowaniem, tylko z pretensjami, ponieważ ona źle odczytała to, co ja napisałem, i ja, bo ja tam cytowałem, co się o niej mówi. I ona uznała, że nawet jeśli ja ją niby bronię, to Ta przez fakt, szkodzisz. że to cytuję, to jej szkodzę. No i ja potem musiałem długo odkręcać to, i, i tłumaczyć, i udowadniać, że inaczej ją oceniam. I z tego się zrobiła, zrobił rodzaj takiej serdecznej znajomości. Nie przyjaźni, ale serdecznej znajomości, i w związku z tym wpuszczała mnie do swojej garderoby, jeśli, jeśli miałem okazję być na jej koncertach. No to tak właśnie też było, że kiedy w Szczecinie wiele ta występowała, i zresztą mój ojciec wtedy prowadził ten koncert, i moja mama była zaproszona, przyszła do niej potem do garderoby. Widziały się w 1965 roku wtedy ze sobą występowały. Natomiast Violetta niesłychanie serdecznie ją przyjęła i mama była naprawdę zdumiona, że, że ją pamiętała, że tak, no bo przecież mama była jedną z Filipinek. No to, to były kontakty no, Ale z wszystko o Ale a Kalina. Razem z Violettą przecież wtedy występowała w Stanach. Kalina występowała w Stanach. No i jakoś te stany jej nie pociągnęły za sobą, mimo no, że ona to już się było wzorowała dosyć na późno, Marilyn Monroe. to już były 70. lata, to taki późniejszy etap kariery. Kaliny Jędrusik. Zresztą w tym późniejszym etapie też mój ojciec z nią z kolei pracował, bo prowadził jej takie spotkania z, z publicznością w domach kultury, takie mniejsze. Ale z kolei z Kaliną o włos niestety przepadła współpraca Filipinek i to jest rzecz, której ja ogromnie żałuję i to jest wina ówczesnego kierownika zespołu Jana Janikowskiego ponieważ w 1964 roku starsi panowie, e, czyli e, Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, e, złożyli propozycję Janikowskiemu, aby Filipinki wystąpiły w filmie, który przygotowywali, e, w filmie kinowym, e, takiej kinowej wersji kabaretu Starszych Panów, zatytułowanym, ten film jest zatytułowany Upał. No, Upał to jest film, który wyreżyserował Kazimierz Kutz tak. i który jest jedynym filmem polskim, który pokazywaliśmy z Głuntem Kałużyńskim w cyklu Perły z no Proszę. I e, przy z basowskim mieli taki pomysł, bardzo im zależało na tym, żeby Filipinki e, w tym filmie wystąpiły, to był ten moment takiego największego szału na punkcie Filipinek, początek 64 roku. I rzeczywiście Filipinki doskonale pasowały do, do jakby kabaretu starszych panów, bo były takie niewinne, młodziutkie, e, e, jednocześnie utalentowane, słodkie. No, Doskonale by pasowały do, do tego wszystkiego. I oni wymyślili, że Filipinki wystąpiłyby w roli Brygady Antyudarowej, czyli takiej grupy dziewcząt przemieszczającej się po ulicach Warszawy w, w tym strasznym upale furgonetką i ratującą omdlałych z upału Warszawiaków. I szefową tego, tej grupy miała być Kalina Jędrusik. I Jan Janikowski był zdumiony tą propozycją prawdopodobnie, e, ale przede wszystkim o czym Jeremi Przybora napisał w swoich pamiętnikach, okazało się, że kompletnie nie wyczuwał piórną sensu. I on nie rozumiał za bardzo, o co chodzi w kabarecie starszych panów. A, no bo to rzeczywiście to, 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 to trudno zrozumieć. To trzeba poczuć. Trzeba tak. poczuć. On ostatecznie przeciągał, znaczy zdawał sobie sprawę z tego, kim jest Wasowski przybor. Jaką mają siłę. Tak, jaką mają pozycję niesamowitą. E, no musiał sobie zdawać sprawę. E, z drugiej strony był zazdrosny o Filipinki. Ja myślę, że on się też mógł trochę bać tego, że kiedy one wejdą do tego świata, to on straci kontrolę nad nimi. Mm -hmm. I przeciągnął sprawę tak, że odmówił ostatecznie, kiedy już zdjęcia trwały. Plan zdjęciowy był uruchomiony. To pokrzyżowało szyki bardzo e, wszystkim, którzy nad filmem pracowali. Zresztą w filmie zabrakło piosenek, które Filipinki miały śpiewać i są takie stopklatki zrobione. I nucą starsi panowie w tle, żeby, żeby ten film nie był za krótki. E, I to spowodowało bardzo takie przykre e, reperkusje dla samych Filipinek. One zostały trochę wykluczone przez pewien czas ze środowiska, Agnieszka Osiecka, która w tym czasie miała z Przyborą taki płomienny romans, wycofała teksty, które ofiarowała Janikowskiemu na nową płytę Filipinek, powiedziała, że Filipinki nigdy nie zaśpiewają żadnej piosenki Osieckiej i tak się stało, one nigdy nie zaśpiewały żadnej piosenki z tekstem Osieckiej. Wywołało to taką falę niechęci wobec zespołu, bo jak to? Tu takie siedem e, siuśmajtek, takich dziewczynek, nastolatek ze Szczecina, z jakiegoś technikum handlowego odmawia starszym panom. To się po prostu w głowie nie mieściło, bo wtedy każdy, kto, się, kto, kto, kto brał udział w ogóle w, w, w życiu kulturalnym, występował na scenie, no marzył o tym, żeby, żeby pojawić się w kabarecie Starszych Panów, bo chyba trudniej o coś, co by dawało po prostu no, lepsze świadectwo opozycji, którą się zajmuje. I tak niestety Filipinki nie były komendorowane przez Kalinę Jędrusik i jej nie poznały, choć z Kaliną Jędrusik występowały, potem się spotykały w telewizji parę razy i występowały na jakichś koncertach właśnie takich zbiorowych. I Kalina była wobec nich bardzo miła zawsze i, i, i jakby nie dawała po sobie poznać, ale na pewno, też, na pewno też pamiętała o tym. A takim głównym i najbardziej przykrym efektem tego, tej odmowy było to, że w 1964 roku w Opolu Kalina Jędrusik otrzymała nagrodę za swoją piosenkę. To było chyba właśnie z kim, tak ci, jest, tak ci będzie źle jak ze mną. I Filipinki też miały dostać nagrodę. I to wywołało tak gwałtowny sprzeciw wszystkich biorących udział w festiwalu, że ostatecznie z tej nagrody dla Filipinek zrezygnowano, i Filipinki dostały tylko nagrodę publiczności wtedy. No, i w ten sposób przeszliśmy do Twoich rodziców tak. i do Filipinek, i porzuciliśmy po drodze wieloletnie. No nie, to wokół nich gdzieś to wszystko i, gdzieś. się. Kalinę kalenci. Jędrusik. No ale jakbyś teraz miał powiedzieć, w takim razie jaka jest prawda o Kalinie Jędrusik? Prawda o Kalinie Jędrusik jest taka, jaka są, jaką możemy zobaczyć w jej filmach. Te role, które ona wybiera, ona nie wybierała przypadkowych ról. Ona wybierała role, które były zgodne z nią. I no wiesz, w Ziemi Obiecanej to rola wybrała ją, nie ona Trochę role. tak, ale ona ją przyjęła. No, przyjęła. Zgodziła się zagrać tę rolę. I, e, i ja myślę, że zrobiła to za ogromno widać, że to, ta, ta rola musiała jej sprawiać ogromną perwersyjną przyjemność, kiedy ona się rzucała na tego Winogrona i na tego młodego Olbruchskiego w przedziale. Zresztą ta scena została potem wykasowana przez samego Wajdę. To jest ogromna strata uważam A wiesz to, dlaczego to jest została wykasowaną? Dlaczego? Dlatego została wykasowana, że środowiska żydowskie w Hollywood odbierały to jako napaść, ona żydówka. Żydówkę. Nagrała, tak. Że rozwiązła Żydówka, to był, odebrali to. Pożera jak... goja. Tak, pożera Goja to był rodzaj, no. Z, 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 no z, z agresywnego uderzenia w, żydos... no tak, w dobre tak, imię Żydów. Antysemickie I, wątki dostrzegli. I, I z powodu tego, takiego podejścia do Ziemi Obiecanej i do tej właśnie roli, mówiło się, że Andrzej Wajda traci szansę na Oscara. Ziemia Obiecana była zgłoszona do, do Oscara w kategorii film zagraniczny. Yy, nie dostała no go, nie. Yy, no on potem nadrobiono to dając za całokształt Wajdzie później, ale właśnie z tego powodu nie dostała i ponieważ potem, yy, opowiadał mi to Wojciech Przoniak, mm -hmm. to nie jest plotka żadna, który wystąpił, jak wiemy, w, 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 w Ziemi Obiecanej, no i przede wszystkim był blisko tych wszystkich spraw. I Wajda zdecydował się wyciąć po prostu tę scenę, żeby nie odbierać temu filmowi szans na dystrybucję w Stanach tak, Zjednoczonych. Tak. Ta scena została wycięta niedawno stosunkowo, nie, nie, nie. no w tej ostatecznej wersji reżyserskiej. Tak, w, w, w wersji reżyserskiej, która się pojawiła... Potem w, na DVD. No właśnie. Na DVD. Chodziło o to, żeby ten film mógł mieć światową dystrybucję. No ja słyszałem zupełnie inną te film tego, że to było jakby tak ze względów obyczajowych, że tej sceny nienawidziła żona Andrzeja Wajdy. Ja ci mówię, co usłyszałem od Wojciecha Okej, okay. Ale e... nie od Wajdy. Nie od Więc Wajdy. nie wiemy tak do końca, no 100%. Nie. No nie. Okay. W każdym razie tej sceny rzeczywiście potem było tak, że nie można było filmu Ziemia Obiecana w pełnej wersji właśnie z tą sceną z Kaliną Jędrusik nigdzie znaleźć. To zostało wyczyszczone. Ale teraz po śmierci Wajdy zostało przywrócone i dziś już jak oglądamy Ziemię Obiecaną, to znowu w pełnej wersji, czyli nie skróconej reżysersko, tylko w pełnej wersji. Tak, A to co ciekawe, to to, że Kalina, e, bo mówiła o tym wielokrotnie, E, była najbardziej dumna i naj, uważa, że to jest jej ogromne osiągnięcie aktorskie ze swojej roli w filmie Lekarstwo na Miłość. E, I to też gdzieś pokazuje to, jaka Kalina była naprawdę, że ona miała poczucie humoru i dystans do samej siebie. To zresztą jest jedyny film, w którym Kalina pojawia się nago, ponieważ pomimo tego, że ona była tak rozwiązłą niby osobą, nie była rozwiązłą, no, tak no, była, była postrzegana, wyspoleną. ale ona nigdy się nie pojawiała nago. Natomiast w filmie no w Lekarstwo na Miłość to jest jedyny film, gdzie widzimy ją w szalocie nago, kiedy zwanny wstaje i biegnie do telefonu. I ten film to jest taki ciekawy przykład polskiej kinematografii, dlatego, że to jest jedyny film, który jest ekranizacją powieści Janny Chmielewskiej, przy którym ona sama zresztą, Janna Chmielewska, pracowała przez scenariuszu tego filmu, który się udał. Bo wszystkie inne próby ekranizowania powieści Chmielewskiej zawsze paliły na panewce i nic z tego nie wychodziło dobrego. I zresztą w pewnym momencie sama Chmielewska powiedziała, że ona nie chce żadnych ekranizacji i nie będzie żadnych ekranizacji z jej książek, bo to nie wychodzi. Jedyne, co wyszło, to lekarstwo na miłość. W Lekarstwie na miłość no, wystąpili wspaniali aktorzy. Krystyna Sienkiewicz stworzyła tam jedną z najfajniejszych, najlepszych chyba w swojej całej karierze filmowej. Andrzej Łapicki jedną z najdowcipniejszych w swojej tak, karierze. I to wszystko właśnie było w tym... Była ogromna oczywiście naiwność w tym filmie. No on był taki przerysowany. E, to w ogóle była taka trochę komedia dell'arte nawet, bo, bo te no. schem takie były tak, tak wyraziste te, 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 te typy, te schematy obsadzone, no że można byłoby... Aż tak, Aż daleko tak się bym postu... się nie rozpędzał. Ja też nie. No ale powiedzmy z grubsza. Ja się no trochę się tak rozpędziłem. No ale tak było, no bo to były takie bardzo wyraziste, jasne typy, że my od pierwszej chwili widzimy, kim dana osoba jest. Ale jednocześnie to wszystko kliknęło. I ta tak. witamina M, bo tak pierwotnie miał się nazywać ten film, a piosenka została tylko tytułowa, znaczy tytułowa już nie tytułowa, ale główna piosenka witamina M, jest jednym chyba z naj. naj... Najczęściej chyba oglądanych filmów tych polskich z tamtych lat, bo ja wielu moich znajomych bardzo często do tego filmu wraca i kiedy mają jakieś handry albo um, takie momenty, kiedy z im źle sięgają po lekarstwo na miłość. A ja się cieszę, że y, inaczej niż w wypadku Janny Chmielewskiej, ty masz szczęście do tego, że twoje książki są przenoszone na ekran w sposób udany i, zarówno za niebieskimi drzwiami, jak i czarny młyn są nie tylko udane, ale przede wszystkim lubiane. Przez młodych widzów. To jest zasługa Mariusza Paleja, przede wszystkim i, y, firmy produkcyjnej TFP, bo oni wszyscy podchodzą z takim ogromnym szacunkiem do tekstu i ja miałem po prostu wielkie szczęście, że trafiłem w ich ręce, czy też te moje książki trafiły w ich ręce, ale do tej pory były to tylko dwie organizacje. Zobaczymy, czy będzie ich więcej, więc cieszę się bardzo z tego, że one są, ale no zobaczymy, co się dalej wydarzy. Trzymamy kciuki. No, ja też trzymam.